Pana ocenie, czy ta rzeczywistość sądowa, ona się zmienia? W służbach mundurowych, w sądownictwie, w różnego typu urzędach jest bardzo dużo przyzwoitych ludzi. Naprawdę bardzo dużo przyzwoitych ludzi. Ja nawet więziennika z prawdziwego zdarzenia poznałem. Mariusz Dubiel z Ostrowa Wielkopolskiego. To nie jest tak, że w tych wszystkich instytucjach państwa są tylko źli ludzie. Tam jest bardzo dużo przyzwoitych, super ludzi, takich z powołania również. Ale no jeśli mój proces, ten mój proces, przepraszam, że o sobie mówię, ale to po co zasięgać gdzieś informacji, jak ja jestem jednym wielkim postępowaniem karnym. Więc jeśli ten mój proces, nie wdajemy się w kwestię winy albo niewinności, ale jeśli na 2 godziny przed rozprawą apelacyjną przewodnicząca wydziału zmienia skład orzekający, to ja się pytam, w jaki sposób, to jest temat sprzed kilku dni, w jaki sposób ten sędzia, referent, przygotował się do tej sprawy. No przecież tam 4 tomy akt razy 300 stron, 1200 stron. Przecież on ich nawet zobaczyć nie zdążył. To po pierwsze. Po drugie, zarządzenie o zmianie zostało wprowadzone do systemu o 18:07, godziny po ogłoszeniu wyroku. Demokratyczne państwo prawa. A co zrobiłem? Bo to nie jest tak, że personalnie pan Stonowa coś ukradł. A szkoda, bo się okazało w procesie, że ten tatuś pani Szereszewskiej to esbek taki, który pocztę tajną woził za komuny. Jakbym wiedział, to bym ich puknął na parę złotych. I tak na serio, proszę państwa, to do oddziału mojej firmy, nie tam, gdzie ja siedzę, przyjechali ludzie. My nie mamy żadnych samochodów. Taki stok na placu jest 3 do 4 milionów złotych. Nie mamy żadnych samochodów od ludzi. My wszystko importujemy z General Electric z Belgii, Francji i Niemiec. I mówię, proszę pana, tutaj 2 lata stoi w komisie samochód, córka jest w Stanach Zjednoczonych. Ja bym przyprowadził to do państwa bliżej, bo ja tu mieszkam za płotem. Mógłbym przyjść sobie, żeby tak nie niszczał, etc. Tak mówi do mojego pracownika. I Łukasz Ogrodnik dzwoni. Może mogę przyjechać, no mówię, to przyjmij. No ale Kobitka mówi, proszę pana, znowu do Stanu wlecę, będę za pół roku. To ja napiszę umowę kupna-sprzedaży tego auta i jak przylecę za pół roku, to pan mi zapłaci. No dobrze, to podpiszcie umowę. No i to auto zostaje sprzedane gdzieś tam klientowi. Ta pani przychodzi po 2 dniach, mówi, że klient z poprzedniego komisu się odebrał i lepiej płaci, że ona chciała odebrać. Mówi, ale nie mamy już tego, to jest sprzedane. Więc pani następnego ranka idzie na policję, zgłasza, że jej samochód skradziono spod domu. I twojego mojego kolegę, który to auto kupił, Darek Samulski z Łap, policja z tego auta wysadza normalnie jako złodzieja. No i na tej podstawie ja korzystam z prawa zatrzymania. To nie jest samowolka stonogi, tylko prawo przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego. Prawo zatrzymania, bo skoro odebrano memu klientowi samochód, no to nie zapłacę za ten samochód sprzedającemu, bo trzeba będzie Darkowi odleć pieniądze. No ale okazuje się, że jest umowa nie sfałszowana, tylko prawdziwa, że auto sprzedane. No to nie wdając się, jeszcze raz podkreślam moją winę lub niewinność, to powinno być urzędy wszczęte postępowanie, że Kobitka złożyła fałszywe zawiadomienie o kradzieży auta, której nigdy nie było. No ale stonoga, nie? Roczek, teraz dobrze przed wyborami, szybciutko. I jeszcze jedno, czy jest ktoś z państwa, kto studiuje prawo albo jest po prawie? Super. No przecież wszyscy wiemy tutaj, wszyscy, którzy znamy się na prawie, szczególnie prawie karnym procesowym, że zmiana wyroku z uniewinnienia w drodze apelacji, postępowania odwoławczego na skazanie nie jest możliwa. Nie jest możliwa proceduralnie. Jedyne, co w tej sprawie można było zrobić, to uchylić wyrok uniewinniający. Zgadza się? Bez nowego postępowania dowodowego, bez nowych dowodów, niemożliwa była zmiana tego orzeczenia. Ono mogło zostać tylko uchylone z wytycznymi przed wnoszenie, nie wiem, jakiegoś zarzutu dowodowego, pominięcia, nie wiem, zasady bezpośredności dowodów, odczytania czegoś, etc., tak? Więc to, no, to jest dowód, że to postępowanie, ale nie będę już się tu na sobą użalał. Tak szybko mnie nie zamknął, aż to nóg. Bardzo proszę. Dlaczego nie pytacie mnie o WSI, o te związki, co? Kraków. Drugiego lipca odbędzie się na żywo w jakimś tam studiu telewizyjnym
Debata to złe słowo, spotkanie z panem Smolińskim, a mam nadzieję, że on przedstawi jakieś, jeśli nie dowody, to choćby poszlaki, gdzie to, w jaki sposób pan Stonoga współpracował z tymi służbami. Wielu z was, no nie wiem czy akurat z was, ale wielu z internautów pisze, pan Zbyszko, była przyjaskrawa kwestia wypowiedzi pana profesora Michalkiewicza, a to tak nie jest. Dlatego, że oczywiście pan Michalkiewicz porównał mnie z Rybickim albo Rybackim, jeśli dobrze pamiętam. On powiedział, no ten Stonoga to mi się kojarzy z takim Rybickim, on też przychodził do nas na spotkania, wygłaszał takie płomienne mowy, a później okazało się, że był konfidentem. I jak widzę takich ludzi jak Stonoga, zawsze zapala mi się lampka. No to jeśli, kochani, to mówi facet, który niemało przeżył i stanowi autorytet dla wielu ludzi, to to samo w sobie jest co najmniej nieetyczne, żeby po prostu nie powiedzieć bardziej dosadnie. Tak mi się wydaje. Ja to oceniam subiektywnie, bo mnie kwestia dotyczy, ale to, co zrobił pan Michalkiewicz, będę to też powtarzał, nigdy temu człowiekowi z jego doświadczeniem życiowym, z jego przeszłością tego nie wybaczę. Panie Stonoga, ja miałam takie pytanie do pana. Otóż pan na swoim profilu na Facebooku rzucił taką dosyć mocną informację w sprawie świętej pamięci Andrzeja Lepera. Czy mógłby pan więcej nam o tym powiedzieć, nas bardziej poinformować, co z tymi materiałami o sekcji zło? Proszę państwa, ja jestem człowiekiem, który jest w stanie po trupach iść do celu. W takim znaczeniu, że to nie jest jeszcze czas. Ale nie pierwszy raz to mówię i nie tylko w Krakowie. Świętej pamięci Andrzej Leper osobiście przed wyborami jeszcze przemówi. Może się mnie z tego rozliczyć. To nie jest ten czas. No właśnie. Kto z was, bądźcie uczciwi, kto z was śmiał się, jak Leper opowiadał o klewkach? I co mamy po latach? Zobaczcie, ile wtłoczono pieniędzy w przestrzeń publiczną, ile wtłoczono pieniędzy w marketing szeptany, ile wtłoczono pieniędzy w media głównego nurtu, żeby tego człowieka w tamtym czasie ośmieszać. Ja nie wiem jak z Gasińskim, ale w pewnym zakresie najpewniej też. Zobaczcie, ile osób nad tym pracowało, żeby to było niewiarygodne. I teraz kwestia ujawnień tych akt całych chińskich. W ogóle teraz chińskie to dobre, nie? Ujawnienie tych akt, proszę państwa, i nikt nie skupia się nad istotą. A jaką ja przekazałem informację dla ludzi najłatwiej, najprościej weryfikowalną? Ano taką, że Leszek Miller jako już nie premier i Aleksander Kwaśniewski jako już nie prezydent umawiają treść przyszłych zeznań w sprawie bytu więzień CIA w Polsce. I pół roku później takie literalnie brzmiące zeznania składają w innym postępowaniu. Więc taki najprostszy z tych wszystkich akt, wniosek prawnokarny się wyłania, że ci ludzie powinni mieć postawione zarzuty popełnienia przestępstwa z artykułu 233. Na czym się skupili dziennikarze? Na czym skupiły się media? Na Hanku Stonodze. Co śle na lewo i prawo, grubsze tam i krótsze. Przepraszam. I to nad tym się skupili. Zobaczcie, gdzie etyka dziennikarska, zobaczcie państwo, gdzie zwykła moralność, przyzwoitość, żeby zarzuty przeciwko mnie sprzed wielu lat, o których każdy wie z nich, a może to sprawdzić, zostałem z nich uniewinniony, przedstawiać w mediach w taki sposób, by wynikało, że to się stało wczoraj, przedwczoraj. Przecież to o etyce mowy być nie może. I to jest bardzo podobny proces, który trwał w Polsce kilkanaście lat temu, bo ja nie wiem, czy państwo wiecie, dlaczego ja tym przestępcą byłem. Ja byłem profilaktycznym przestępcą. Pojawiłem się po windykacji Kolosseum w otoczeniu pana Lepera i ktoś a priori założył, że Stonoga, jak tam Leperowi pokaże jakieś czeki i ten wariat z tym wyjdzie na trybunę sejmową, to już nikt nas i nic nie uratuje, no bo jak się uratować od odcinka zrealizowanego czeku gotówkowego, gdzie znasz podpis, serial i numer dowodu.
I więc Pan mnie z Polski, żebym coś tam załatwił, a w tym czasie wszedł w Polsce śledztwa. Śledztwa o bycie, których nie miałem pojęcia. Jak wyjeżdżasz na placówkę dyplomatyczną, to pod PESEL-em nie ma już danych imienia, nazwiska, urodzenia, czyim synem Pan jest, tylko jest stosowna informacja zmierzająca do oficera łącznikowego danego placówki dyplomatycznej w danym kraju, ale u mnie pisano, że z tego ucieknie, stawia się na przesłuchania i wydawano listy gończe. I tego się namnożyło. I ja doszedłem do strasznego odkrycia, musiałem czekać na nie kilkanaście lat, jeśli już o to Pan mnie pyta. Bo teraz przy okazji tej sprawy karnowscy w polityce, w tych wszystkich publikowali publikacje wcześniejsze sprzed 10, 12, 13 lat Doroty Kani. Ja sobie teraz dopiero zdałem sprawę, że w tamtych latach, w latach Koloseum, nie pluli na mnie ludzie lewicy, tylko pluły media prawicowe. Pluła Kania, która dziś wiadomo, po której stronie mocy jest. Natomiast największą porażką moją, taką jeśli chodzi o intuicję polityczną, to było to, że ja w życiu sobie nawet nie wyobrażałem, że ja byłem przekonany, że będzie Platforma atakowała po tych aktach SLD. No, Państwo chyba widzicie, kto mnie atakuje, nie? Więc o co w tej sprawie chodzi? Telewizja Republika, Dorota Kania, bracia Karnowscy. No nie atakuje mnie lewa strona ani... No wiadomo, ojciec Michnik, ale to jest przecież mój najukochańszy przyjaciel. To jest fan mój po prostu, więc ja go też bardzo kocham. Bardzo proszę, jeśli są pytania jeszcze. Witam. Chciałem zapytać właśnie o tą sprawę Koloseum. Parę miesięcy temu, no już ponad pół roku chyba, na Pana profilu na Facebooku ukazał się filmik, że składa Pan zawiadomienie do warszawskiej prokuratury o przyjęciu łapówki właśnie przez Leszka Millera i przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Chciałem zapytać, czy coś się w związku z tym ruszyło, czy to postępowanie zostało wszczęte, czy... No oczywiście się ruszyło. Badano, czy Zbigniew Stonoga nie popełnił przestępstwa płatnej protekcji. Nie mówię to zupełnie poważnie, proszę Państwa. A to jeszcze tak dodatkowe pytanie, czy Pan składał dlatego w warszawskiej prokuraturze, że we wrocławskiej, dlatego że warszawska jest po prostu, jak Pan sam mówił, do kitu, czy...? Nie, warszawska prokuratura może zwalczać płaskostopie, łupież. Państwa, bo nie wiem, czy nie chcę Was zanudzić zbyt długimi odpowiedziami na pytania, ale musicie zechcieć przyjąć do wiadomości taką rzecz. Rok 2002, 27 lipca, Zbigniew Stonoga zostaje umocowany do windykacji dłużników Koloseum. Dlaczego? Skarb Państwa, rząd Leszka Millera i poprzedni Buzka udzielał rozlicznych gwarancji za działalność operacyjną KFI Koloseum. Zbigniew Stonoga jako windykator nie będzie od nikogo odbierał pieniędzy, tylko będzie generował te pieniądze na rachunek bankowy syndyka, na którym umocowany jest komornik. Żeby niepotrzebnie była styczność z gotówką. Na mocy tego pełnomocnictwa mogą udzielać 30% dyskonta. Czyli jeśli Krzysztof Czerzejko-Sochacki, szef Kancelarii Sejmu, wziął sobie, nie wiem, 1 000 000 zł, to wystarczy, że oddał 700 tysięcy i był czysty. 300 by zarobił, bajka. I ja te pieniądze w takiej drodze windykacji, ja byłem przekonany, że dostanę faktury, że ktoś coś kupił, za coś nie zapłacił, że pójdę do sądu, dostanę nakaz zapłaty i z nakazem do komornika i że tak będzie wyglądała ta windykacja. Natomiast jak mi dali materiały źródłowe, to był segregator formatu B5, było bardzo duży. I tam były tylko te czeki, odcinki zrealizowanych czeków gotówkowych. Lesio Miller, Krzysztof Czerzejko-Sochacki, Janik, lewo, prawo, czarni, czerwoni, zieloni. I ja to zwindykowałem na cicho, bo ta windykacja nie odbywała się na tej zasadzie, że dziś płaczę, że mi krzywdę zrobiono, że poszedłem 13 lat temu, powiedziałem, ty, minister, oddaj na parę złotych, bo jak nie, to lecę do mediów. Tak nie było. Oni te długi spłacili 171 milionów nowych polskich złotych. Tyle odzyskałem dla Państwa, dla Rzeczypospolitej Polskiej.
A później, jak się pojawiłem w okolicach, w otoczeniu Lepera, to ktoś założył, że ja mogę z Leperem wyjść na trybunę, tak, i pokazać. I to był wprawiony w ruch machinę. To naprawdę jest sprawdzalne, bo dzisiaj macie dostęp do portali orzeczeń sądów apelacyjnych we wszystkich naszych apelacjach. I ja jeszcze 37 przestępstw popełniłem, jak już w więzieniu siedziałem. Ale latałem po Polsce, taka stonoga byłem. Nie? Poważnie, 37 przestępstw siedząc w więzieniu, Zbigniew Stonoga dalej popełnił. Natomiast w stanie wojennym ja trochę staro wyglądam, bo to mordę mam taką wielką jak kalisz. Antoś mówi, ten mały jak widzi kalisza w telewizji, to krzyczy, mama, chodź tata w telewizji. Natomiast no ja w stanie wojennym miałem 7 lat, a 15, gdy się system zmieniał w Polsce. Więc jak słyszę o tych ich WSI, ale trochę im daję dowodu, że coś z WSI mogą mieć wspólnego, bo przecież tu 154 siedziałem. No to jak on się tam dostał na ten samolot, taki rządowy? No prosto się dostałem. Mój przyjaciel Irek Dębski, który dziś lata na jednym z tych, jak to nowy się nazywa, Dreamlinerów, był kapitanem samolotu i obroty były robione. Zawsze ktoś ważny daleko leciał. To były ćwiczenia i znajomych zabierał. Zresztą to wynika z tych zdjęć, bo na wszystkim są pokrowce. No i tak się wziąłem na pokładzie rządowego tu 154. Ale dla Kani, wiadomo, WSI. Czapkę dzisiaj dla Kani założyłem taką z czerwonym tym. Niech się cieszą, barany. Jutro będę we wszystkich gazetach. Czemu pana zdaniem PiS, jak miał możliwość, nie zrealizował pana pierwszego punktu programu, czyli dekomunizacji? Czyli jak to zrobić, żeby nie zaatakować PiSu, a odpowiedzieć na pańskie pytanie? Może pan atakować, to... Proszę pana, dlatego, że to jest... Przepraszam, że przerwę. Chodzi mi o to po prostu, że wydaje mi się, że dużo osób, które popiera PiS, to na przykład, nie wiem, moja babcia, to jej najważniejszym punktem programu jest właśnie dekomunizacja i czemu ona głosuje na PiS, a nie na pana na przykład? Jak ją chce pan przekonać, żeby zagłosowała na pana, skoro jest to równie ważne dla pana? Jak chce ją pan przekonać, że PiS tego w ogóle nie zrobił, a pan to zrobił? Proszę pana, ludzi starszych tak łatwo się nie da przekonać, oni utrwalone mają swoje poglądy. Natomiast tej dekomunizacji nie przeprowadzono, no bo to jest ta sama klika, to jest klika okrągłego stołu. Nie wszyscy oczywiście, ale i proszę pana, tak nie wszyscy w PiSie, jak nie wszyscy w SLD, jak nie wszyscy, bo co ma wspólnego z SLD człowiek, który ma 30 lat? No co może mieć wspólnego oprócz jakiegoś tam poglądu, nie zawsze swego autorstwa. Ale to jest ta sama klika, to jest klika okrągłego stołu. No wie pan, a kto Kryżego lansował? SLD czy Prawo i Sprawiedliwość? Kto Kryżego umocował? A kto to Kryży? Czerwona świnia, która prawa nie ma orzekać. No, w naszych czasach, w demokratycznym państwie prawa. A zrobiono z faceta tego kozrobiono. A Seremet to kto? A kto podpisał Seremeta? No ktoś powie, dobra, panie Stonoga, nie było więcej kandydatów. No ale ktoś go wyłonił. Kto to jest Seremet? Klika. To samo bagno. Kolega pozna lepiej aferę FOZ-u, to będzie wiedział, kto to jest Kaczyński. Ja się chciałem zapytać o taką jedną rzecz, bo wszystko jakby super, dekomunizacja i tak dalej, tylko co z tymi starymi komuchami, za przeproszeniem? No bo co, no Komorowski teraz sobie tak odszedł w cień, nikt nie wie, co się dzieje. Musi zanieść resztę kwitów natowskich do ruskich, tych, no których zaczął nosić. Ja się zastanawiam właśnie, co z tymi milionami za wykonanie, no przecież FOS, ARPI i wszystkie inne po drodze, no przecież tego jest do jasnej... Dużo tego jest, tak? Proszę pana, mogę robić i mówić i pokazywać ludziom, że jestem odważny, albo zdeterminowany, albo zdesperowany, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na pytanie, co z tymi ludźmi, bo niech pan zobaczy, ilu nas dzisiaj tutaj jest. Dziękuję wam, którzy przyszliście tutaj dzisiaj do mnie. A ilu powinno nas tu dzisiaj być? To jest człowiek, który stara się na życie spoglądać przez pryzmat logiki, przez jakiś pragmatyzm życiowy, to on w pewnym sensie zakłada, że to, co mówią media, te główne media, może być prawdą. Więc po co ja pójdę do jakiegoś Stonogi na spotkanie? Nie wcisnę, lubię tej strony, bo facet przeklinam, nie wypada mi.
bo jestem profesorem takiej czy innej nauki, czy człowiekiem z munduru, ale im więcej będę jeździł w Polsce, im więcej będę się z ludźmi spotykał, im więcej uda mi się z chińskich serwerów akt pokazać Polakom, a Amber Gold, kochani, hardcore, mówię wam, to jest dopiero tam zawał serca, murowany. Ale proszę Boga, bym mógł, żeby tak się złożyło, żebym te akty miał, nie? Bo już miałem mieć, ale nie mam tego, 13 załącznik do raportu WSI wziąłem do prokuratury. No panie prokuratorze, pan wie, że ja cham jestem, nie znam się na prawie. To czy nie to? Ale to wziął pod pachę, poleciał na chwilę do naczelnika, mówi, wie pan, mimo że to nie ma stempli podpisów, ale jeśli się okaże, że to, bo my nie wiemy, to ujawni pan tajemnicę państwową. A tak na marginesie, pan ponoć lubi jeździć na weekendy do Berlina albo do Monte Carlo. No lubię. To panu uchylimy te środki. No panie prokuratorze, ale zarzuty mi ma przed chwilą nowe postępy. Nie, to my uchylamy, nie? Dobrzy ludzie są. I to nie są żarty, proszę państwa. Wywleka się pacjenta z domu, kamery pokazują, jak go zamykamy. On wychodzi, kamer już nie ma. A nawet jeśli są, to nie pokazujemy. I środki przyszedł, to postanowienie opublikowałem. No jak można komuś w tak głośnej sprawie postawić zarzuty i ogłaszając postanowienie o przedstawieniu nowych zarzutów za karę uchylić środki zapobiegawcze? Ja to mam farta, co? Ja to mam farta. To jest chore. To jest chore. I jeśli mi uwierzycie i jeśli na tą moją formację, którą tworzę, zagłosujecie, to na pewno będziecie mieli państwo większe szanse na to, żeby z takim grubasem nie musieć się tutaj spotykać drugi raz. Bo jeśli ja się dorwę do koryta, to jedyne afery, jakie będą, to będą afery Stanoga, znowu ukradł kolejne pieniądze, żeby zasilić policję, żeby zamykała komunistów. To są afery, które mogą z moim udziałem wyjść. No bo ja, gdybym się do żłoba dorwał, to PKS-y na nowo powstały do włożenia komuchów do pudła. Z tym grubasem proszę nie przesadzać. Jak pan spojrzy na mnie, to się pan od razu lepiej poczuje. Chciałem się zapytać tutaj właśnie o coś innego, bo generalnie martwię się, że ta dekomunizacja będzie jakby takim gwarantem, czy też zapewnieniem tych wszystkich dotychczasowych polityków, że powiedzmy, okej, nakradliśmy się dożyć z tym do emerytury, powiedzmy, możemy, prawda? Gdzieś tam, nie wiem, na Cyprze, czy gdzieś do koło. Także taka sugestia, że pasowałoby jednak może ich przypilnować, zdekomunizować ten rząd faktycznie, ale przypilnować jednak sprawę. To jest najważniejszy mój cel polityczny. Ja też państwo o to nie pytali. Myślałem, jak to zrobić, żebym w sytuacji, gdybym wszedł do parlamentu, żebym się zabezpieczył jakoś, żeby nie było sytuacji na przykład weksli, tak jak były w niektórych partiach. Więc w statucie wpisaliśmy, że osoba, która będzie chciała się ubiegać o mandat poselski z naszych list, będzie musiała podpisać oświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 do kwoty 250 tysięcy złotych. I jeżeli taka osoba z jakiejkolwiek przyczyn opuści szeregi naszej partii, no to nadajemy klauzulę temu, no i wchodzimy na cały jej majątek. Na cały jej majątek do kwoty 250 tysięcy złotych. Może to nie jest stuprocentowe zabezpieczenie, ale dość poważne, że tak powiem, obostrzenie możliwości startowania z list. Czyli młody człowiek nie ma ćwierć miliona, żeby zapłacić, bo nie chcemy tej zapłaty, ale jeśli zdecyduje się nas oszukać, oszukać Stonogę, a jeszcze się taki nie urodził, Podolskiemu się na czas jakiś udało, to musi się liczyć z tym, że będzie miał na karku komornika. I naprawdę, wierzcie mi, że to... Ja nie mam żadnego prywatnego interesu w tym, żeby to robić. No zobaczcie, ludzie, przecież nie jesteście dziećmi. No przecież ryzyko, jakie wprowadziłem w swoje życie, jest dość poważne. Ryzyko dla mojej rodziny, ryzyko dla moich biznesów. No jaki to ma sens? Przecież nie musiałem tego robić, tak? Mogłem sobie siedzieć dalej tam, popić, popalić, poopowiadać bzdury i mieć w nosie to, że się w Polsce źle dzieje. Ale proszę was, uwierzcie, że nie da się żyć i zostawić od tak zamordowanej matki. Ja tego nie zrobię. Ja ich dobiję do dna. Zobaczycie. Ja ich
sprowadza do parteru w dużo gorsze miejsce niż to, do którego oni mnie doprowadzili. Czy się boję więzienia? Trochę odpocznę. Proszę. Widziałem takie pytanie. Pojawiła się na Pana profilu facebookowym informacja na temat potajemnych spotkań Pani Aści Kopacz. Więc moje pytanie brzmi, jaki cel mogły mieć te spotkania między innymi z ruską ambasadą? Hej ludzi, Panie Stowe, co Pan z nas robi idiotów? No Pan sobie zdjęcia wziął z Google, jak to się nazywa, Google jakoś tam. Tak i pokazuje. I to nie chodziło o zdjęcia, które by dokumentowały te spotkania, bo to już było za późno. Natomiast były te zdjęcia opisane przez kogoś z bardzo bliskiego, no nie chcę mówić otoczenia lokalnego, który mi tylko pokazał, gdzie to się dzieje. No, ale my tam z kamerami trochę stoimy, tam już parę dni. Na razie jest spokój, ale zobaczymy, czy taki spokój będzie do końca. Jakiś stonoga wyskakuje jak Filip Stonopi z dokumentem, którego nie ma. Idzie do prokuratury, uchylają mu środki zapobiegawcze w dniu postawienia nowych zarzutów. Logiczne, nie? To prawie jest nauką logiczną. I mówi i opowiada dalej o tym aneksie. No i pani Kopacz spotyka się z całą ruską, ambasadą. Gdzieś na wsi, gdzieś w domku, nie wiem po co, na co. Bor w drugim domu wynajmuje drugi dom, żeby to obstawiać. Kochani, no nie jesteśmy idiotami. Oczywiście, że rodzina premiera czy prezydenta i tak ma ustawowo zapewnioną ochronę Biura Ochrony Rządu, przez to, co ludzie za mną pracują, którzy w tej instytucji pracowali, a niektórzy pracują jeszcze. I wiem, jak to wygląda, tak? Widać, że czegoś boją, ale wiecie, jaką mi to frajdę sprawia. Ja widzę, jak oni jak piskorze gdzieś tam lawirują. Słuchajcie, jak to jest frajda. Tak zasiadam czasami wieczorem, ale wam daję popalić, jaka to jest frajda. Panie Zbyszku, pytanie odnośnie aneksu, którego Pan posiada do WSI. Nie posiada. Który Pan nie posiada, ale z którym się Pan zapoznał. I teraz pytanie takie, czy Pan uważa, czy słusznie zostało rozwiązane WSI za czasów rządów PiS-u, bo wiemy, że do dzisiaj Macierewicz jest o to obciążany i przez różnych polityków jest to mu wypominane. Jak Pan po prostu do tej sprawy się odniesie? Chyba ta sprawa jest bardzo złożona, bo gdyby chcieć ten raport opublikować, zwykły człowiek nie jest w stanie zweryfikować, co ma naprawdę. Czy ma draft dokumentu, czy prawdziwy dokument, czy fałszywkę. Bo jeśli by się okazało w tym, czego nie mam, że jedno nazwisko jest nieprawdziwe i gdybym doprowadził do tego, że zniszczyłbym cudze życie, bo ktoś może przecież zagrać na mnie, mną, to by był największy dramat. Natomiast chciałbym bardziej skupić się na tym, żeby wymóc na nowym prezydencie publikację mimo wszystko tego raportu w stosownym, wie Pan, zakresie. Dlatego, że część z tych ludzi dalej służy Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami. No i jakbym zobaczył na pasku żółtym czy czerwonym, że dzięki działaniom Zbigniewa Stonogi na wrocławskim lotnisku właśnie wylądował samolot z ciałami 7 naszych agentów, to bym się musiał faktycznie powiesić. Więc to powstrzymuje mnie przed publikacją tego, czego nie mam. Ale gdyby się tak stało, że Stonoga wszedłby do parlamentu, no to ja będę bardzo zachęcał pana prezydenta Dudę, żeby zechciał to ujawnić. Ja też mam nadzieję, że pan prezydent Duda, jak go nazwałem na mojej karce, jak Karolak, tam Blonek, to się uda, to ja napisałem Jędlek, to się uda, to mam taką nadzieję, że pan prezydent po zapoznaniu się ze stanem faktycznym będzie chciał mnie ułaskawić, bo przecież co by nie było, nie śmiejcie się zbyt głośno, to Stonoga dał mu prezydenturę. Bo pamiętacie, że ja od 16 publikowałem wyniki wyborów plus minus 0,2%? Tak? Ktoś to widział z Państwa? Bo mało osób, tak? No to kto nie widział, to informuje. Od 16 u Stonogi wieczór wyborczy się zaczął. Oczywiście żadne domysły, tylko przecieki z Ipsosu, tak? No i z tego Ipsosu wiem, że Stonoga dał mu 514 tysięcy głosów, mimo że na głupim Facebooku tam miał 300 parę tysięcy, tak?
No bo dużo ludzi jest, którzy tego nie klikają, nie linkują. Ale mam namacalne dowody na to, że dałem mu 514 tysięcy głosów. A jeśli tak jest, to dałem mu prezydenturę. Mam nadzieję, że choć jeden z tej pisowskiej klasy politycznej stanie na wysokości zadania i zrobi tak, jak powinien. Chyba, że... Ja mam takie pytanie dotyczące pana osoby, bo jak wiemy, jest pan osobą karaną. Tylko brakuje mi takiego wyjaśnienia, tak żeby pan naprawdę według swojego sumienia powiedział, co pan uważa w tych wyrokach skazujących, co rzeczywiście może mieć pan na sumieniu, w sensie takim, wiadomo, że część wyroków może być naciągana, ale co takiego, że pan rzeczywiście czuje się, że zasłużył pan na tą karę? Proszę pana, jestem 14 już teraz razy skazany i uważam, że w 13 przypadkach zasłużyłem na skazanie, dlatego że to nie jest żartobliwa odpowiedź, tylko prawdziwa. W czasie, kiedy trwały te wszystkie moje procesy, trafiałem na salę sądową albo do prokuratora i widziałem, albo zakładałem hipotetycznie, że ten sędzia, ta sędzina, ten prokurator chcą zrobić mi krzywdę w tej ważnej sprawie, dla mnie ważnej. Więc początkowo składałem wnioski o wyłączenie takiego sędziego czy prokuratora od udziału w postępowaniu. Jeśli te wnioski nie działały, to wstawałem na salach rozpraw albo w gabinecie prokuratorskim, mówiłem, panie sędzio, czy panu ktoś mówił, że pan jest pip? Następnie zawiadamiałem organy ścigania o popełnieniu przestępstwa znieważenia sędziego lub prokuratora, stawiano mi zarzuty i takie osoby z mocy ustawy musiały być wyłączone, musiały się wyłączyć od rozpoznawania mojej sprawy. I tak zrobiłem razy 11. Ostatnie wideo z panią sędziną, które opublikowałem, to też nie jest wideo, żeby stanowo pochwalił się, jak potrafi być fajnie chamski, jak bardzo chamski potrafi być stanowa. Pani sędzia nie puściła mnie z rozprawy, gdzie miałem uniesiony odcinek ST, jak się później okazało, bardzo wysokie ciśnienie tętnicze, mimo że lekarz pogotowia ratunkowego zalecił natychmiastowy transport do szpitala, bo to jest związane z wydzielnictwem reniny przez moje prawe nadnercze. No więc panią sędzię też chciałem wyłączyć, nie udało się, no to dostała i obów na korytarzu. Szkoda, że kobieta, nie facet, byłoby mi lżej na sercu. No i, ale widzi pan, też nie polecieli do prokuratury, dopiero kto? Mój przyjaciel, ojciec Michnik, wysłał tam swego agenta Czuchnowskiego, tego pip. I sprawa dopiero poszła do prokuratury i będę miał 15 wyrok i to będzie, proszę pana, wyrok uzasadniony. Czy pan wie, jaka mam radość, jak oni mnie skazują 1000 zł na dom dziecka?